przeogromny świat. Do odległych ziem przez odmęty wód wiódł żeglarzy pełen marzeń szlak. Płynęli do nieznanych ziem, wolności wciąż śnili sen przez ocean łez na świata pies. Mocą dzielnych serc szli w obcą dal, niosąc wiarę w pełne szczęścia dni. Magia nowych miejsc tuliła żal, dom rodzinny lśnił za morzem mgły. Szumiała im nadziei pieśń zdobywców roznosząc wieść. Były sobie Ameryki. Przypuszczał nikt, że to chwila ta wielkim nacjom prapoczątek da. I idą tu z najdalszych dróg, niestraszny jest wyzwania trud, wiedzie ich przez świat nadziei szlak. Tu budować chcą ten dom ze snu. Wojna o niepodległość. I oto są nowi Amerykanie, jakże spragnieni wolności. Tak, ale co mają zrobić? Rozpocząć rewolucję czy wojnę? Rzecz w tym, że poszukują swej tożsamości i wszystko jest dla nich trudne. Nie mają pieniędzy, armii, mundurów ani broni. Benjamin Franklin wygłosił takie zdanie. Skoro nasi ludzie nie mają czym toczyć wojny, to dajmy im łuki i strzały. Mogą się przydać. Dzieje? Dlaczego celujecie we mnie bronią? Czego chcecie? Mam się poddać? Ale komu mam się poddać i jakim prawem? Czemu mam się poddać? Oficjalnie komu mam oddać fort? No i w imię czego? Chce pan wiedzieć, w czyim imieniu odda pan fort, czy też komu się pan podda? Powiedzmy, że odda się pan woli Bożej. I poddaje się pan Kongresowi Kontynentalnemu. Powiem prosto, poddaj się pan Kongresowi. Dzięki przejęciu fortu Ticonderoga nasi rebelianci pozyskali ponad 100 armat. To nie rozwiązywało wszystkich problemów. 1/3 społeczeństwa pozostała obojętna na ich wojnę. 1/3 była lojalna wobec Londynu, a żadna z tych stron nie pomagała. Precz, kunicowa żmijo! Potrzeba było silnej ręki, by pokierować całą rewolucją i taki właśnie przywódca miał się pojawić. Już od dziecka przejawiał silny charakter. Najdzikszy koń na plantacji. Chłopak nigdy go nie ujeździ. Prędzej kark sobie skręci. Gdy pani Cierzy coś sobie postanowi, to na pewno tego dopnie. Już ja tam dobrze wiem. Jest jednym z najlepszych jeźdźców w całej Virginii. Nie martwiłbym się o panicza Jerzego. Dzień dobry, pani Waszyngton. Dzień dobry, Paul. Co się dzieje? Pani syn, łaskawa pani, chce ujeździć tego rumaka. Nikt nie trzyma się na koniu tak jak nasz panicz Jerzy. Kiedy coś sobie postanowi... Dobrze znasz mojego syna, jest niezwykle uparty. Koń nie oddycha! Jego serce stanęło, koń zdechł! Nie chciałem go zabić, mamo. Tylko nauczyć posłuszeństwa. To nie moja wina. O mój Boże, Jerzy, jakim będziesz człowiekiem, kiedy dorośniesz? Boję się myśleć, kim się staniesz. Jerzy Waszyngton wyrósł na doskonałego oficera, który świetnie sobie radził z podwładnymi.
Jako młody człowiek Jerzy prowadził pomiary geodezyjne w stanie Virginia, walczył z Francuzami i otrzymał stopień pułkownika. Ożenił się i wraz z żoną osiedlił się w pięknej posiadłości Mount Vernon. No, Marto, życie na naszej plantacji to nieustające szczęście. Będziemy żyć w tym raju na ziemi do końca naszych dni. Och, Jerzy. Gotowi? Na co tak się gapicie? Atakujcie wroga, no już! Zauważcie, że nie strzelają już od dłuższej chwili. Przeładować broń. Strzelajcie, gdy zobaczycie białka ich oczu. Nie możemy marnować prochu. Ognia! Nałożyć bagnety. Z nimi walczyć! W czerwcu 1775 odbyła się bitwa pod Bunker Hill i od tej pory Anglicy wiedzieli, że toczą z renegatami regularną wojnę. Tymczasem w Filadelfii obradował Kongres Kontynentalny. Trzeba zawrzeć z Anglią pokój! Nie mamy armii, pieniędzy ani dowódcy! Pod Ticonderoga zdobyliśmy setkę armat. Nie zapominajcie o bitwie pod Bunker Hill. Nasi żołnierze bohatersko tam walczyli. Panowie, jest między nami człowiek, który dowiódł swego bohaterstwa w bitwie. On może nami pokierować, pułkownik Jerzy Waszyngton. Proponuję, by Jerzego Waszyngtona mianować naczelnym wodzem Armii Kontynentalnej. Ci, którzy są za, głosują tak. Tak! 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 Nie jestem godzien tak szlachetnego tytułu, lecz wypełnię swoje obowiązki najlepiej, jak potrafię. Zaręczam to moim życiem, majątkiem i honorem. Waszyngton miał się wkrótce przekonać, że jego zadanie wcale nie było łatwe. Jest nas 20 tysięcy? 14 tysięcy, generale. 500 beczek prochu? Nie, 38. Moi żołnierze z Connecticut dowiedli swego bohaterstwa. Proszę, by ich nie łączono z tymi z Massachusetts. Moi żołnierze są gotowi walczyć z Anglikami, ale w naszym Marylandzie, a nie na tej zapomnianej przez Boga i ludzi prowincji, generale Waszyngton. W naszym New Hampshire mamy dobrych oficerów i mamy ich wielu. Dość, by dowodzić całą armią. Czy mogę zapytać, w jaki sposób został pan oficerem? Cóż, generale, jestem oficerem, bo moi kompani postanowili, że mam być ich dowódcą, bo właśnie ja najlepiej wydaję rozkazy. Wszystko było sprawiedliwie, wierzcie mi. Dosyć! Amerykańscy żołnierze mają toczyć bitwy z Anglikami, a nie z kompanami. Już, już, spokojnie, generale. To ja rozkazuję moim żołnierzom i tylko ja mówię ognia. I tylko mnie mają słuchać. Mylisz się, pułkowniku. Oni należą do Armii Kontynentalnej, a ja jestem naczelnym dowódcą. Ja rozkazuję, a pan jest zdegradowany, bo nie zasługuje pan na tak wysoką rangę. Wróć pan na swoje ziemię, ale nie jako pułkownik. Nie trzeba nam tu takich. Generale, tak się złożyło, że zauważyłem, że zaciągnąłem się na 3 miesiące i termin mija dzisiaj, więc wracam do domu, generale. Żegnam. Tam naprawdę tak było? Niemożliwe. Cóż, naprawdę tak było. Regularna armia jeszcze nie istniała. Brakowało broni i pieniędzy. Anglicy mieli tylu ludzi i tyle armat, ile chcieli, a jednak Armia Kontynentalna zapisała sobie kilka zwycięstw. Odzyskała Boston. W 1776 Kongres Kontynentalny obradował w atmosferze optymizmu. Deklaracja Niepodległości. To znakomity dokument. Odzwierciedla pragnienie wolności Amerykanów. Proszę, panie Adams, podpis.
Richard Henry Lee odczyta artykuł, który pomógł napisać. Uważamy następujące prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych. Że jeżeli jakakolwiek forma rządu uniemożliwiłaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy. Waszyngton nie głosował nad przyjęciem deklaracji, gdyż był podówczas w Nowym Jorku, przygotowując się do bitwy z Anglikami. Czerwonych kurtek jest 30 tysięcy. Obrona miasta będzie trudna. Musimy dopilnować, by nasi ludzie dobrze walczyli. Jest nas niewielu i mamy mało broni. Generale, zobaczę, co da się zrobić. Wytrwajcie na pozycjach, nie wycofujcie się! To nasza jedyna szansa! Widząc rzeź swoich ludzi, Waszyngton wyjechał naprzód. Był idealnym celem dla Anglików. Trzeba nam, generale, przyjaciela i oto on, najprawdziwsza pensylwańska strzelba. Można z niej trafić królika prosto między oczy z 200 kroków, podobnie Anglika. To jak, generale? Przyjmiemy twego przyjaciela. To właśnie dzięki takim jak wy zdobędziemy niepodległość. Będziesz szkolił naszych ludzi. A ty będziesz dowódcą regimentu. Generale, nie można ugasić ognia. Miasto płonie, cały Nowy Jork. Co mamy robić? Nie będziemy gasić tej pożogi. Niech całe miasto spłonie do cna. To spowolni marsz Anglików, bo nie będą mieli kwater na zimę. Opatrzność boska nas chroni. Wykorzystajmy to więc i wycofajmy się na północ, jeśli Anglicy nie złapią nas w pułapkę. Tam także przydała się pomoc opatrzności. Tym razem w osobie uroczej młodej damy. Generale! Generale! Generale, niech pan wstąpi i odpocznie. Przyda się panu zapewne chwila wytchnienia. Zapraszam! Opatrzność poradziła sobie wyśmienicie, opóźniając marsz generała Howe'a o 2 dni. Zapraszam do mnie! Wycofując się, walczyliśmy nieustannie i straciliśmy wielu ludzi. Tak się nie godzi. Nie może być. Potrzeba nam zwycięstwa. Natychmiast! W Boże Narodzenie 1776 roku zaatakowano Trenton nad rzeką Delaware. To było zaskoczenie. Tracąc niewielu ludzi, generał Waszyngton wreszcie odniósł zwycięstwo, na którym mu tak zależało. Co? Że niby mając wielką armię, Anglicy pozwolili Waszyngtonowi się pokonać? Oczywiście. Natychmiast ruszyli w pogoń za Waszyngtonem i jego ludźmi, ale on był na to przygotowany. I w Princeton ich przechytrzył. Poza tym angielskie podręczniki wojenne mówiły nigdy nie tocz wojny zimą. A tymczasem w Londynie... Jego Ekscelencja Lord Germain, minister kolonii, składa wyrazy szacunku hrabiemu sandwichowi, lordowi admiralicji. Jedną chwilę, drogi gubernatorze, zaraz porozmawiamy, ale no Boga, nie stójże jak słup. Podejdź, pozwól, że ukroję ci plaster tej wyśmienitej szynki. Oczywiście, milordzie, chcę poinformować pana o koloniach. Ależ ja właśnie tworzę historię, czy rozumiesz to, Germain, mój drogi?
James, przynieś mi proszę nieco sałaty i ten nowy owoc z kolonii. Życzy pan sobie pomidora? Pomidora, zgadza się, pomidora. Drogi milordzie, jest pan zapewne świadom, że nasze kolonie to utrapienie po drugiej stronie Atlantyku i rozważyłem, że moglibyśmy zaiste... Proszę bardzo, gubernatorze, skosztuj tego i powiedz mi, co o tym myślisz. Doskonałe, milordzie. Wyśmienity posiłek, wyśmienity. A nie mówiłem? Rozmyślałem, jak nazwać taki delikates. Jakże oryginalny. Piknikowe danie. Nie, nie jesteśmy na pikniku. A co powie pan, aby nazwać je szybkim daniem? Nie, to prostackie. Ależ oczywiście sandwich! Doskonała nazwa! A tak, czemu nie? Zawsze mówiłem, że przejdę do historii. Stworzyłem coś wyjątkowego. Późno już, muszę iść, ale co miałem? A tak, miałem panu o czymś powiedzieć, ale nie, co nie, martw było? Się, przyjacielu, możesz mnie zawsze odwiedzać, kiedy zechcesz. Pogawędzimy sobie przy sandwichu czy dwóch. Tymczasem w Londynie błyskotliwy generał Burgoyne obmyślał niezawodny plan. Poprowadzę 12 tysięcy moich żołnierzy, a także lojalistów oraz Indian. Okrążę jezioro Champlain i jadąc wzdłuż jego brzegów dojadę aż do Albany. Jednocześnie niech pułkownik Saint-Léger zrobi objazd i dołączy do nas w Mohawk Valley. Generał Howe opuści Nowy Jork, prowadząc swe oddziały w górę Hudsonu do Albany i tam zastawimy pułapkę. Nędzni buntownicy zostaną odcięci i pozostanie im tylko się poddać, a my stłumimy rebelię. Macie to dobrze zrozumieć. Żadnych barbarzyńskich aktów ani zdzierania skalpów. Macie się bić w cywilizowany sposób. Zrozumieliście? Walczycie w imieniu brytyjskiego władcy. Cóż, z początku wszystko szło zgodnie z planem. Fort Ticonderoga został szybko zajęty. Tak, lecz kampania szła coraz gorzej, bo Burgoyne uparcie trzymał się podręcznika wojny, nie dostosowując się do warunków. Amerykanie wiedzieli, jak walczyć na tych ziemiach, a on nie. Anglicy radzili sobie doprawdy fatalnie. W ciągu miesiąca pokonali ledwie 30 mil i stracili wielu ludzi. Ich zapasy żywności kurczyły się. Otoczony pod Saratogą przez przeważające siły amerykańskie, generał Burgoyne poddał się. Proszę zachować swą szablę, wrócić do Anglii wraz z ludźmi. Nakarmimy was i odprowadzimy do portu. Im szybciej odpłyniecie, tym lepiej, bo nie będziemy musieli was długo żywić. General Gates, generale Arnold, doceniam waszą wyjątkową uprzejmość. Panie, Francja jest oficjalnie w stanie wojny z Anglią po waszej stronie. Pan Franklin się zgadza. Nie będzie osobnych rozejmów z Anglią. Owszem, panie Verzeń, na nas zawsze możecie liczyć. Wdzięczność ludu amerykańskiego wobec Francuzów będzie wieczna. Dozgonna wdzięczność! Pewien młody Francuz wsławił się w walce po stronie Amerykanów. Był to markiz Lafayette. Naprzód, drodzy przyjaciele, walczymy za wolność! Do ataku i nie okazywać litości! Do ataku! Ale niestety sytuacja była nie najlepsza. Generał Howe uznał, że lepiej będzie zająć Filadelfię, niż przyjść z odsieczą Burgoyne'owi. Ognia! Lafayette'owi groziło wielkie niebezpieczeństwo. Z 1777 na 78 była bardzo ciężka w Dolinie Forge. Amerykanom brakowało wszystkiego, żywności, ubrań, broni, a nawet drzewa na opał.
Pieniędzy na zakup brakujących rzeczy było boleśnie mało. 1 stycznia 78. Na naszych dzielnych żołnierzy! Pomóżcie żołnierzom, bądźcie hojni! Oh. Kiedy wy strzelacie, ci z tyłu ładują broń. Nie będzie przerw, rozumiecie mnie? Wy ładujecie, oni strzelają. Rozumiecie? To bardzo ważne. Ładują, strzelają, ładują... Tak, generale von Stuben. Jak wam idzie? Gott, może pan być z nich dumny, generale, bo to pańska nowa armia. Pańska nowa armia kontynentalna. W bitwie o Monmouth ponieśliśmy klęskę głównie z powodu tchórzostwa generała Lee, ale siły wroga wciąż są potężne. Wciąż są od nas znacznie liczniejsi. Ale generale, Francja jest waszym sprzymierzeńcem, to ważne! Owszem, ale nadzieje malały, bo Indianie podżegani przez lojalistów wciąż atakowali i wielu ludzi ginęło, w tym także kobiety, a nawet dzieci. Na Amerykę padł cień, zapanowała nienawiść, a nastawienie wobec Indian miało przetrwać pokolenia. A upadek Charlestonu był bardzo poważną porażką w tej wojnie. Czyżby miał to być koniec? Czy była jakaś nadzieja? Same porażki. Czy oni nie wygrali zupełnie żadnej bitwy? Wygrali, ale pod Camden ponieśli klęskę. Choć Jerzy Washington był człowiekiem, który umiał pogodzić się z klęską. Był zły z powodu zdrady Benedicta Arnolda. A więc zgoda. Za 20 tysięcy funtów, majorze Andre. Dziś moje oddziały będą odpoczywać, a pan zajmie ze swoimi ludźmi niebroniony fort. Dam panu West Point. Generale, major André przyznał się do wszystkiego. Generał Arnold uciekł do Anglików. Jakie są rozkazy? Natychmiast powiesić majora André. Prosi, by go rozstrzelać, jak żołnierza. Nie, niech będzie przykładem. Niech zawiśnie jako zdrajca. Tak jest. Komu można ufać? Powiedz, komu można wierzyć, mój drogi przyjacielu? Tak, 1780 był bardzo smutnym rokiem i kończył się tym niezwykle smutnym wydarzeniem. Tak czy owak, Amerykanie wygrali, tak? Właśnie. Jak udało się wygrać? Cóż, dzięki odwadze, wytrwałości oraz pomocy Francji. Ale wojna jeszcze... Przepraszam, nie chcę panu przeszkadzać, ale szukam... O, generale Washington! Wielka francuska flota już płynie. Dowodzi nią admirał de Grasse. Wreszcie będziemy mieć siły do ataku. Generale Rochambeau, taka jest sytuacja w Connecticut, niedaleko Nowego Jorku. Możemy tam rozmieścić... 9 tysięcy Amerykanów i 8 tysięcy wyśmienitych żołnierzy francuskich. Są na pańskie rozkazy, generale. Jaka będzie taktyka? Atakować Clintona w Nowym Jorku i jego 8 tysięcy żołnierzy, czy iść na Yorktown i walczyć z 9 tysiącami Cornwallisa? Słucham. Skoro admirał de Grasse idzie na Chesapeake, proponuję iść na Yorktown, jeśli pan się zgodzi, generale. Tak, i wtedy ujmiemy ich niczym w kleszcze, ale Yorktown jest daleko. 500 mil z armatami i ładunkiem, z amunicją. To będzie ciężka droga, lecz pokonamy ją. Tyle razy mówiłem, żebyście uważali! Proszę czynić honory, panie generale. Niech pan da sygnał. Strzelać bez rozkazu! Zlikwidować te bastiony. Stoją nam na drodze. Jak pan rozkaże, generale Washington? Jesteśmy ochotnikami bez obaw, generale, damy radę! Kraj jest dumny z takich ludzi, ale uważajcie. Generał Lord Cornwallis pragnie się poddać. W październiku 1781 roku zdobyto Yorktown. Mimo
porażki pod Yorktown Anglicy nadal mieli w Ameryce wielu żołnierzy, choć brakowało im już woli walki. Traktat gwarantujący niepodległość amerykańskich kolonii podpisano w Paryżu w 1783, a w 89, tuż przed rewolucją francuską, Jerzy Waszyngton został pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wersja polska na zlecenie wydawcy Hipokampus SDI Media Polska. Reżyseria Artur Tyszkiewicz. Dialogi Kamila Klimas-Przybysz. Konsultacja dr Marek Szopski. Wystąpili Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński, Joanna Budniok-Felix i inni. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Śpiewa Monika Wierzbicka.